trudno jest i serce siak śpiewają. I serce wie, że troski górę wie, że nami są do ojczystego kraju. Ten piękny siak czarnieje co mnie. Lecz zanim Bóg do siebie nie powoła i mądry me zobaczą Boży grób, niech zima też radosna i wesoła, a same tam umierają za. Niewiele lat jest urok tego świata, że minie też za chwilę jego czas. Uśmiechnę się, ty słowa, nie trudno iść przez ten świat śpiewając, gdy serce wie, że troski, bóle, łzy szczebrami są do ojczystego kraju. My wiemy, że jedyną drogą jest Pan Jezus Chrystus, przez którą się tam dostajemy. Ale też Biblia mówi, apostoł Paweł znalazł się w Antiochii i utwierdzał duszę uczniów tam przebywających i zachęcał, aby trwali w wierze. I mówiąc im, że musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. To nas nie ominie. Słowo Boże mówi, że musimy przejść, to musimy. One mają różne formy, różnego rodzaju są to uciski. Ale moi drodzy, tak to śpiewamy, że przed nami jest perspektywa wieczności, gdzie nie znamy bólu, nie znamy smutku, cierpienia i choroby. Nie wiemy, czym jest śmierć i nie wiemy, czym jest zło, bo tam po prostu tego nie ma. Ale Bóg mówi, tu będziemy doświadczani. Lecz zanim Bóg do siebie nie powołał, nim oczy me zobaczą Boży gród, nie brzmi ma pieśń radosna i wesoła, aż stanę tam, a na pewno prędzej czy później wszyscy tam staniemy, mówię tu do tych i o tych, którzy powierzyli swoje życie Panu Jezusowi Chrystusowi, bo tylko ci tam staną. Ten świat przemija. Niewiele bardziej jest urok tego świata. Przeminie med zdradliwy, zaznaczam jego czar. Szatan oszukuje, diabeł zwodzi. Ale moi drodzy, tu dalej czytamy,
Wiecie, te pieśni mają słowa oprócz melodii. Gdy kiedyś w niebie wspomnisz, jak ziemski byt był drogi ci bez miar, uśmiechniesz się. Myślę, że pamiętać nie będziemy tych smutków tutaj, bo jaka by była radość w niebie, jakbyśmy żyli smutkami tutaj doczesnymi. Ale Pan Jezus Chrystus jest tą radością w naszym sercu, kiedy nas coś trafi. Jest tą uśmiechem naszej twarzy, kiedy łzy płyną po naszych policzkach. One po prostu mają inny smutek.